Cześć, tutaj Leszek z kanału YouTube Kuba Kuba. Dzisiaj pokażę Wam na mapie, którędy będę szedł, ze Świeradowa Zdroju. O, niebieskim szlakiem. Tutaj na Polanę, później skręcę tutaj Jarzębcza Polana czerwonym, proszę. Idziemy, idziemy. Tutaj skałki. Samolot po drodze. Izerskie Garby, tu zakręcę, rozdrożę, wrócę tutaj niebieskim, torfowisko, hala izerska i wrócę z powrotem. Chyba żebym nie miał siły, to tutaj na samolocie zetnę to. Tutaj już dalej nie będę na Orle szedł, bo to już będzie za dużo, ta pętla będzie miała i tak 25 km, 8 godzin. 8 godzin to będzie gdzieś trwało. No i muszę najpierw zacząć. Tutaj szlak niebieski znaleźć. I tu zacznę dokładnie. O, koło Skywalkera, koło wieży. Tutaj się zaczyna ta droga. Trochę będzie kilometrów. No to idę do początku szlaku. A tak wygląda to na mapie turystycznej Świeradów. I tu zobaczcie, taka pętla. Nie wiem, jak to się... To tego nie da rady gdzieś tam dać, bo to nie jest blok. Czyli tutaj wysoka kopa, rudy grzbiet. O, tak to będzie wyglądało. Możecie to zobaczyć sobie w tym... na mapie turystycznej dokładnie. Zatrzymać i zobaczyć. I jeszcze jedno, mój nocleg jest na wysokości 521,49 metra nad poziomem morza. Bo Świeradów jest 450 do 750. Tu ktoś wyznaczył taką wysokość i ona jest. I ja tutaj mam do wieży 10 minut czarnym szlakiem. Tam się łączy z niebieskim, bo akurat tutaj jestem do wieży. I tam zaczniemy właściwą wędrówkę. Jestem na szlaku, tu jest czarny, tam jest wieża, już trzeba gdzieś skręcić w prawo i dojdzie się do niebieskiego. Ale powiem Wam szczerze, tam nie była ścieżka, ale nie ma znaku. Podejdę jeszcze chwilę do góry, on musi iść w prawo, bo przy wieży się krzyżują. O, tam jest wieża i tam muszę dojść. I musi być tutaj w prawo. Tam przednę chyba na ukos, bo co? Musi być w prawo, chyba że tam będzie. No nie mam pojęcia. Tam się łączą. I pod wieżą w lewo, patrzcie. I tak na niebieski musicie gdzieś dojść. Albo w mieście, albo tak jak ja tutaj. Nie wiem skąd niebieski tu idzie. Ale w lewo, w lewo. Musicie dojść do niebieskiego szlaku. Aha! Tutaj czarnym szedłem. Gdzie niebieski był, nie wiem. I wieża jest. W każdym bądź razie startujemy spod wieży. Jak chcecie, możecie dojść. Tutaj będzie niebieski i stąd się całość zaczyna na główny szlak. Bo tam jest niebieski, czarny. Proszę bardzo. Patrzcie się, co zrobiłem. Tutaj jest ta wieża, mówiłem tam. Tego ja zrobiłem ten skrót. Tutaj jest, stamtąd idzie niebieski, czyli z miasta. On idzie tutaj, łączy się z czarnym, a ja sobie zrobiłem skrót. A niebieski idzie prosto. Łączy się tam z czarnym na końcu tej asfaltówy. No ładnie. Dopiero nawigacja mi pokazała, bo mam wykupione mapy, żeby nie było, ja sobie skróciłem, a jak się nie zna, byłem pewny, że to stąd idzie. Wczoraj patrzyłem, o widzicie, sobie tutaj to idzie prosto, sobie tu skrót zrobiłem, bo czarny idzie tam asfaltowo i tam w lewo idzie niebieski, jakbym szedł z dołu, i w prawo czarny. Powiem, że Wam coś jeszcze lepszego. Trzeba było tam od tego konia w oddali
o skrótem iść, jak będziecie, wiecie, wyciąg. Normalnie no to nieczynny wyciąg. Nie wiem dlaczego, ale jest nieczynny. No ale zjazd jest, a nieczynny wyciąg. Główny szlak, no ktoś to może chce sprzedać, ale on musi kosztować grube tysiące. Taka droga skalna jak, nie wiem, na Śnieżkę taka teraz jest. Nie, tam już jest A4. Tutaj pierwsza droga, ta tarczana, możecie nią dojść do schroniska na szlaku izerskim, a to ja będę robił szlakiem czerwonym, chociaż mogę tu wejść, tą drogą pójść. Tu jest pierwszy przystanek, budka, a tam do góry się idzie niebieskim. Czyli możecie tu dojść, jak będziecie mieszkali, i tam albo lewo, albo gondolą, wiadomo, tu można zjeść. I tutaj jest Polana Izerska, 2 km. Dobrze, że nie piszą, że to jest pół godziny czy 45 minut. Normalnie zwariować by można było. Pierwszy przystanek, źródło Adama, Waldemar Adam, najbardziej znany lekarz uzdrowiskowi, dobroczyńca, wspierał rozwój kurortu Świeradów-Zdój. W 1920 roku to robiono. Tutaj jest to źródełko, teraz jest taka szopa. Można, to jest woda krystaliczna, czysta, tylko że widzicie, jak schodzi ledwo co. Tu jest napis Adams 1920, czyli pierwszy przystanek. Tak wygląda źródełko Adama. I dochodzę do nowej drogi izerskiej. Też nie jest szlaka, ale nią możecie do schroniska na Hali dojść. Zobaczycie na mapie, skąd ona biegnie. Tutaj będzie. Chyba że chcecie szlakiem. O. Polana Izerska, 0,5 km. Świeradów 3,40, tylko przyszedłem 3,40. No to będzie 4 km na Polanę. I tędy trochę asfaltowe, 0,5 km. No tam ci ciężko szło po kamieniach, a tu ze schroniska można iść na Polanę. No jest, może jest kilka dojściówek, ale nie patrzę. Mam to na mapie. Proszę, śledźcie to ze schroniska. Tak wygląda ta nowa droga izerska. Wszystko wybrakło do poprawienia, panowie. No troszeczkę już czasu jest. Przypominam. Chyba trzeba coś zrobić z tym. I Polana Izerska, 965 metrów, magiczne miejsce. Idę dalej na Halę 45 w niebieskim szlakiem, czerwonym tam odbiję. Na bok czerwonym będę pętelkę robił. Tutaj jest Izerska. To jest do, na schronisko na Stogu Izerskim. 1 godzina. Mówiłem, że się tędy dojdzie. Chociaż według tej mojej mapy muszę sprawdzić, coś tu jest nie tak, bo ona tam skręca coś tego. Dobra, tu jest Hala Izerska. A nie, Polana Izerska. Widzicie, jak to szybko hala gdzie indziej. Polana, Polana, no to jest otoczona. A hala, no, zobaczycie, jak wygląda hala. Można tutaj się zatrzymać. Tam coś było, nie wiem co. Ja dociekam. Może będzie otwarte, może jakaś w stylu zjedzenia. Dobra, idziemy dalej. Czas pędzi. Wspomnienia. I takie cudeńka kamyczki namalowane. Proszę bardzo, jeżeli ktoś chce dostać YouTube Kuba Kuba, to musi iść szlakami, którymi ja szedłem. Pierwszy raz to robię, tutaj zostawiam. Proszę bardzo. I trochę asfaltowy, dalej niebieskim, czerwonym.
Asfalt jest, możecie jeździć rowerem. Najświętszy ta obrazek. Bardzo dobrze. Góry są tylko dla pobożnych. I teraz idę dalej. I tutaj zaczyna się pętelka. Tam niebieski prosto. I w lewo, tak jak ja pokazałem, jest czerwony szlak. Ale niebieski namalowany, ale ten czerwony i to wszystko, no nie, no nie będę narzekał. Jak już będziecie ten film oglądali, to może ktoś to poprawi, bo to jest trochę nie tak. Polana Izerska 800 metrów. Dobra. I tutaj czerwony. I idziemy. I to jest biała droga. Czerwony szlak idzie do mokrej przełęczy. Przed nami jedna, dwie osoby. Trochę wiatr ustał. No ja to wszędzie staję, robię zdjęcia, patrzę, to troszkę to trwa. Ale tak to już jest. Jak chce się coś zrobić. Non profit, żebyście coś widzieli. I rozdrożę pod Kopą 2,10 km. Polana Izerska 1,90 km przeszedłem. Tutaj jest zielona droga. Ona tak łączyłaby tą pętelkę. Jakbym nie chciał iść, to bym mógł tu wrócić. Tą zieloną. No ale nie wracam. I idziemy po rozdroże pod Kopą. Tak. I to jest mokra przełęcz. Nigdzie nie zaznaczona. Tam jest rudy grzbiet 945 metrów, tu jest 963. Oczywiście są znaczki. Znaczki nieczytelne. Kilometr przeszedłem. Rozdroże pod Kopą kilometr. Jeszcze trochę dam radę przeczytać. No i tyle. Co mogę wam powiedzieć. O, tam idę. Teraz jestem na mokrej przełęczy. 1,3 do samolotu. Szlak Orłowicza. Tutaj dojść, tu zakręcić i tutaj dalej. No, biała droga. Teraz 1,3 do samolotu jest od stąd. Chłopska studnia. Gdzieś tutaj jest. A widzicie? I tak wygląda rozdroże pod Kopą. Mułaki, inaczej 998, rozdroże izerskie, prawo. Ja idę czerwonym, wysoki kamień, ale to tam nie dojdę. I tak wygląda to rozdroże. Czerwony idzie do góry. To jest pod Kopą. Ale rozdroże izerskie jest tam, godzina 15, żółtym. I to rozdroże nazywa się na mapie samolot. Chciałem wam powiedzieć jeszcze, nie wiem dlaczego. Może samolot wylądował, może z góry helikopter, może coś było. Szlak Orłowicza to jest ten czerwony. Między innymi tak się to nazywa. I idę dalej. I teraz widoki. O, wiaterek. I mamy Sine Skałki, punkt widokowy 1122, punkt widokowy Wiedźmin, tak się nazywa. Proponuję tu wsiąść z piątku. O, mapa, widzicie, się rozwala, bo ja na mapie mam. Wiatr jest. Jeszcze pokażę, jak to wygląda. Silne skałki. Tutaj ja siedzę na czym? No wiadomo, no na ławeczce. Na ławeczce siedzę i sobie przeglądam. Odpoczywam. Tutaj powinien być znaczek 1112 metrów. Przednia kopa mi wskazuje tu w tym miejscu, ale nic nie ma.
PTTK z Wałbrzycha, tam ten jeden gościu się tutaj marzy, żeby tutaj porobić to wszystko, bo tutaj nic się nie dzieje. Przednia kopa na szlaku nie ma. I tutaj jest wysoka kopa, 1126 metrów, proszę. Tu kiedyś byłem, tylko że tylko do wysokiej doszliśmy, bo wysoka kopa jest dokładnie tam. Zaraz pokażę koło szałasu, gdzie jest dróżka na wysoką kopę. Niektórzy tam wchodzą. Tu jest ostoja zwierząt, dlatego przynieśli szczyt tutaj na wysoką kopę. Tam jest rezerwa. Zapomniałem nakręcić, bo ja już na wysokiej kopie byłem. Tu przy tym szałasie jest droga na wysoką kopę. Tam wcześniej mówiłem na wysokiej kopie, gdzie to jest. A nie będę pokazywał, żeby była ostoja zwierząt, bo wysoka kopa de facto powinni to zrobić. Może już tą wysoką kopę, tą ścieżkę, bo ciągle są tylko zadrażnienia, że jedni idą, drudzy nie idą. I tak jest z wysoką kopą tutaj, nie wiem, albo zerwać tą tabliczkę wysokiej kopy tam w środku, albo puścić tamtędy szlak w tą i z powrotem, bo każdy pół idzie tu, pół idzie tu i tam prosto dojdziecie do Izewskich Garbów, do kopalni, skrócicie drogę, a ja idę czerwonym szlakiem tutaj do rozdroża Izewskiego. No niektórzy idą prosto, nie idą szlakiem, a szlak jest w bok, bo można, to jest kopalnia kwarcu, była i tutaj jest, proszę bardzo, czerwony szlak. Dlaczego kopalnia kwarcu to zawdzięcza ten Świeradów Zdrój, właśnie powstaniu tej kopalni kwarcu tam w A dlaczego Świeradów? No bo tutaj mieszkali, trzeba było do wypalania kwarcu drewno, no to stąd pozyskiwano drewno. No i tak w skrócie wam powiedziałem jeszcze historię Świeradowa. No, idziemy do rozdroża, można iść właśnie tamtą drogą, a można iść takim o wspaniałym szlakiem. Tu jest Szklarska Droga, 980 metrów. Tak tu jest nazwane, to jest punkt startowy na kopę najczęściej. A to się nazywa w ogóle rozdroże pod Izerskimi Garbami. Albo ja to bym nazwał na mapie, zaraz zobaczę jeszcze jak to się nazywa. Ja idę właśnie Izerska Hala, dalej niebieskim. Tu w tą stronę niebieski idzie Lony po prostu. A tutaj zaraz powiem, może to rzeczywiście, no pokażę na mapie. Ja idę w tą stronę, Izerską Halę, a tutaj było na Wysoki Kamień. To jest trasa stam, tutaj wszyscy skręcają, a można iść prosto z rozdroża Izerskiego tym ścieżką. Popatrzcie na mapie, to tam będzie wszystko wytłumaczone. No i taka to jest. I rozdroże pod Cichą Równią, 943 metry, jest 13,8 km pętli, do 25 jeszcze troszkę jest. I Izerska Hala i Świeradów 3 godziny, to w tamtą stronę, niebieskim szlakiem do Świeradowa. Idę, proszę bardzo, a tutaj jest z tyłu, to jest zielony. Tu się rozwidlają, a nie zielonego, z tamtej strony zobaczycie, gdzie zielony. Ja zielonym nie idę. Będę pokazywał cię. Tak? A schronisko Orle jest 1 godzina i tutaj jest właśnie pętlę można wydłużyć do schroniska Orle. Tędy. Albo tędy, co ja mówię. No do schroniska Orle by to nam zajęło jeszcze, nie wiem, trochę godzin. Muszę sprawdzić na mapie. I zmiana planów. Idę na schronisko Orle. Czyli tędy. Po drodze jest kamień taki na pamiątkę górskiej chaty, tutaj była
1776-905, Jelenia Łąka tutaj. Na tej Jeleniej Łące stała chata tutaj właśnie. I noblista Hauptmann Gerhard zwany nawiązał do niej w swoich dramatach Dzwon zatopiony i A pipa tańczy, proszę bardzo. To jest Jelenia Łąka. Napis w kilku językach. Tak się wygląda. O, tam rzeczywiście taka łąka jest. I tutaj jest szlak. I tutaj jest 936 metrów. Można gdzieś usiąść i spocząć. I taka jest droga na Orle. Tam. Od ostatniego postoju. Pełno tylko rowerzystów. Ludzi mało. Brak. Mamy stację Orle. Proszę, kiedyś tutaj była wioska. Później było kopalnia kwarców, robotnicy mieszkali. Później to była leśniczówka dawno. Znaczy się biura kopalni. Oto. Co było? Strażnica Wopru tutaj była. Orle 825 metrów, proszę bardzo. I tak wygląda Orle. Ja muszę to. O, i ptaszniki, karkonoski, proszę. Zobacz, zadzwoń, możecie wziąć, kupić. I Orle. Nie wiem, czy jest tutaj historia tego. A i tutaj mamy okolica Orla z życia osady. Bo tutaj była osada, już mówiłem. O, ta osada, tutaj jest nazwa. Tak, kto założył, zaraz tam powiem. A, gospoda tutaj była, niestety tej gospody już nie ma. Jest. O, jest osada. Proszę bardzo. Osady już nie ma, kiedyś była. Tak wyglądała. Możecie popatrzeć. No i pracowane tutaj już. To nie było tak zalesione. Tak. Galeria. A tu jest galeria. Ale galerii nie ma i pokoju. Proszę. 1700 chyba. Ja, butelki poroża i historia Orle, w skrócie tutaj stacja turystyczna jest Orle. To jest właśnie to, tutaj były biura. Wiadomo, była osada prosperująca, bo była huta szkła, proszę. Zbudowano w 1763. Tu jest opis, jakie fajne szkło było. Po latach rozkwitu nie wytrzymała, została zlikwidowana i w połowie lat 30. XX wieku postanowiono budynki straży kanonicznej i służb celnych. Później Armia Czerwona to przejęła i Wojsko Polskie zajęło. I była WOP. Tak? Wysiedlając, wszyscy mieszkańcy zostali wysiedleni. No i to wszystko. Tak? No i tutaj w tym miejscu powstała huta szkła. Karlsfal. A tutaj jest ogrodzone, to może tutaj było właśnie. W tym miejscu była huta i osada. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Tutaj wytrzebili oczywiście do huty drzewa okoliczne. Czymś trzeba było palić i węgiel drzewny robić. I tutaj też jest pole namiotowe. Można się przespać. Proszę. Dwa budynki, strażnice. Może to powstały. O, proszę. Co to jest, to nie wiem.
Może do kogoś na leży. Była osada, tam fundamenty są, proszę. Później łapiści tego strzegli jak oka w głowie, tylko nie wiem czego tu strzec w górach. No wiadomo, żeby im tutaj nie przeszli. Szpiedzy, żeby tutaj nie przeszli. Kiedyś, tak, tutaj fundamenty też. Bo tak to wygląda. No jak nie wiecie, to już wiecie, byłem. Warto przyjść, coś zjeść, popatrzeć, odpocząć, polewać, jak można. A teraz prostą drogą do Świeradowa Zdroju. No i na Halę Izerską jeszcze. No i to jest koniec pętli będzie. O, tak wygląda droga. A denerwujące są tylko co? Rowery. I las. Dla piechura to rowery, mówię wam. Nie ma innej opcji. A rowerów będzie coraz więcej. Jaj, torfowiska, hala się zaczyna, rzeka Izera. Proszę. Wszyscy ludzie brodzą po kamieniach. To? No to sobie zobaczcie. I stacja Orle, Harta Górzystów, stacja Orle. To są fundamenty domostwa jakiegoś tam. Jest nawet napisane, kiedy to było. Już nie pamiętam. Tutaj jest druga. Tu jest dopływ, to jest Dolina Izery. Tutaj drugie domostwo było. Teraz jest to rezerwat. Proszę bardzo. I idę do tego domostwa. Za bardzo zmęczony, żeby dodawać, co to była za chata. I teraz tutaj pokazuję, jestem na środku torfowisk, pokazuję mapa. O, taka wycinka jest. Kultura tu inna panuje w Izerskich górach. Nie ma dzień dobry, nie ma uprzejmości. Nastawmy się na to. Kończy się epoka pewna podróżników górskich. Jest za duża nieniebowość. I tutaj jest torfowisko na Kobelej Łące. Proszę. Tu pisze, że torfowisko, które nie było podane presji człowieka, czyli przecięte, jest okładem długowiecznym, natomiast tu jest zaburzone przez Kobyla Łąka, przez tą ścieżkę. No i kosa drzewina po prostu się rzuciła. A tutaj jest Kobyla Łąka, jeszcze nie ma. Układ nie został zakłócony. No i przez człowieka. Dlatego tak to jeszcze wygląda. Dziczy Jar 845 metrów. Tak się nazywa. Nadleśnictwo. Dalej jest torfowiska Doliny Izery. Czyli widzimy, tam już widzimy schronisko, a tutaj widzimy piękną Halę Izerską, proszę bardzo. I zabudowania też mamy. Podejdę tam jeszcze do opisu. Pełno rowerów było. I czerwonym szlakiem. Przystanek Łąki Hali Rydzeli.
Izerski. No to państwo było XVII wiek. Łąka, gleby mineralne i torfowiska. Proszę bardzo. Ruiny domost tutaj są. Wiadomo, były tutaj domy, wypas. O, tutaj jest, proszę, jak powiedziałem, od razu tutaj już jest ruiny domostwa. Surowy klimat hali, no piękna, 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 piękna hala Izerska, no nie ma co mówić, no. Przyjechać i tędy wędrować. Póki jeszcze jest okazja, powiem szczerze, bo to mi się wydaje, że zostanie za wszystko rowerami i wszystko się zmieni już niedługo. Przepiękny teren, gdyby to nie było rezerwatem, to dawno by było sprzedane. Tak podejrzewa. Piękne widoki, hala jak. No. To możecie oglądać. Takie obniżenie. I ty stąd jak lecę po to, tam torfowisko. Ja nie wiem co jest to, a to jest torfowisko, widzisz, brązowe takie, to jest torf. Taka warstwa ziemi, to jest torf. Właśnie to jest nad Jagnięcym Potokiem. Wykorzystywano ten torf. To torf. 2,5 metra. I most starego szlaku celnego nad Izerą. Proszę. Most. Szlak celny tutaj był. Izery. Tak, szlak to je. Są te z tyłu za mną ruiny, no bo musiał być jakiś punkt celny. O. Pozostałości drewnianych pali fundamentowych. Można zobaczyć pozostałości drewnianych pali fundamentowych, jeżeli woda jest niska. Skręcamy tu w stronę rzeki Izery, na łąki. No gdzie jest te pale, to ja nie mam pojęcia. Ale tu most jakiś jest. Nie wiemy, kiedy most powstał oraz jaki, kiedy dokładnie zniknął. Po drugiej wojnie światowej kontrola spowodowała, nie było już przejście utrzymywane graniczne. Aż usiadłem. I tutaj jest z ruiny. Jakoś to tutaj urząd celny musiał być. Właśnie. No może tutaj był ten stary most. Nie wiem, bo nowy jest tu. W każdym bądź razie kiedyś był tu posterunek. Teraz wiadomo, że już nie ma. I tyle. O proszę. Tu była osada, ale warunki były bardzo ciężkie. Tutaj też. Minus 37. Bardzo ciężkie warunki klimatyczne, no nie ma tutaj żyć, powiedzcie. Z przemytu, wypasu, z drewna, z torfowisk. To jest bardzo ciężki klimat. Niestety. Na tej hali. Oczywiście poszedłem
Tam jest hala izerska. Tu się zaczyna. Ja przechodziłem przez całą halę. 840 metrów do schroniska. Mam nas Świeradowa. Godzina 45. To jest niebieskim i czerwonym. Już teraz. I to jest chatka górzystów. Jedyny budynek ocalały po osadzie tutaj, która była. To była dawniej szkoła. Osada liczyła 130 mieszkańców. A po wojnie oczywiście wszystko zostało wysiedlone. Osada przestała istnieć. I psy rozgrywają rozgrywkę. Tutaj następne ruiny, fundamenty następnego domostwa. A tam żółty szlak biegnie do schroniska na Stoku Izerskim, proszę. No i tutaj towarzyści jadą prawo, a ja idę pod skos też prawo, naprzeciw. Nie wiem, kto ma pierwszeństwo. Pozabijamy się tutaj z piechury z rowerzystami za kilka lat. Jak się zrobi tylko asfalt, tak już koniec. Wolę to u Czechów. Tam jest inna kultura. Niestety. Tutaj to już... A stanąłem, bo tutaj zagotowałem się. I tutaj się kończy tam pętla. Tu zszedłem czerwonym, tu wracam niebieskim. To było jeszcze 4 km. Czyli to jest 29 km w nogach. Tutaj. Jeszcze 4 będzie 33. No i jest godzina po czwartej. 4 km jeszcze.